Kończymy to. Lorki przejęte. Przybywam z wiadomością z Irolan. Wyglądasz na wykończonego. Najpierw odpocznij, zjedz, potem porozmawiamy. Biegłem tylko przez 12 dni. Test dojrzałości był o wiele gorszy. Sprawa jest pilna. Widzisz Narksesie? To mam na myśli, gdy mówię pilna. Natychmiast, a nie po dłuższej przerwie. Zatem mów. To wiadomość od Tiru. Mądry człowiek, lecz nieuczony. Zbyt pochłonięty smoczą mitologią. Nie umie logicznie myśleć. Wiesz, Narksesie! Tiru powiedział nam, że zaćmienie naznaczy dziecko jako matkę Mesjasza demonów. Oj, przestań! Przepowiednie? A któż w nie wierzy? Wszyscy wierzymy w te, które się sprawdzają. Jesteśmy mądrzy po szkodzie. Poza tym ojciec wspominał mi. A więc, Galanie, czy wiem, które dziecko naznaczono? Królową. Królową Izabelę. Mój Boże, czy Tiru jest tego pewien? Był pewien. Demony zabiły go, usiłując zachować ten fakt w tajemnicy. Oczywiście. To dlatego ciągle przypuszczają ataki w małych grupkach, a nie całą armią naraz. Mają konkretny cel, starają się ją pojmać. Musimy więc powstrzymać Izabelę, zanim... Zanim demony do niej dotrą. Jest taki rytuał, jeden z opracowanych przez Tirów. Naprawdę? Ciężko jest nazywać jego mamrotaninę rytuałami. Narksesie! Zapisał rytuał na zwoju. Ma go nasz dowódca Findan. Atakuje właśnie Imperium, by znaleźć Izabelę. Cóż, Narksesie. Chyba minie sporo czasu, zanim będziemy mogli studiować w ciszy i spokoju. Zawołaj magów bitewnych. Niech krąg przywoła wojsko i służących. Ruszamy na Talungard! Ruszamy na Talungard! GGWP, lecimy z pomocą naszym przyjaciołom. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.